Ogarnąłem właśnie sztukę szybkiego pisania dzięki grze Metin 2. Naprawdę. A byłeś pro w Metinie? Normalnie. Ale znaczy, jak byłem dzieciakiem, to myślałem, że jestem pro. No. Ale potem, jak już byłem troszkę starszy, byłem nastolatkiem, to ogarnąłem, że trzeba nie spać, żeby być dobrym w komputer. Chodziłem na DT na 8 kont. Wiesz, co to znaczy? Miałem 6 kont 40 poziom, które wyekspiłem w lochu pająków no. V2. Miałem szamankę, którą sam stworzyłem. Nie byłem zależny od kobiety. Okej, okay, miałem dobrze. Sam szamankę, ją stworzyłem. Tak. I co najważniejsze z tego wszystkiego... No. Sam moją surką ciągnąłem całego spota, bo miałem fuleku na strzały. Mm-hmm. I ludzie mówili, ej, mogę pójść z tobą na DT? Ja mówię, tak się składa, że kurwa nie. A nie było czegoś takiego, że ty w Metinie straciłeś dużo, bo... Bo mnie okradli? No, nie, że się zbajtowałem. Jeżeli nazywasz kradzież zdaniem się zbajtować, to bardzo niemiło. No to powiedz historię. No ma beka, że w Metinie mnie okradli. Czajcie, straciłem fuleku. Fuleku, wiecie co to znaczy. Straciłem fuleku, nie miałem perspektyw na to, żeby rozwijać się. Miałem puste konta 40 poziom. Hona, ha, beka, okradli cię. Zero serca. No i tak jest. Ej, ale sobie powiedz widzom historię z Metina, więc już wiesz. No na wnuczkę, jak mnie okradli? Mhm. Podszedł do mnie ziom, znaczy inaczej, napisał na olczacie. Siema, kto mi pomoże zbudować ekwipunek? Ja mówię, no nie mam serca odmówić. Ja się zgłosiłem. No i idziemy tam za M1 Gino, za most przy respie Metina cierpienia, 5 level. I chłop mówi tak, jak chcesz mi pomóc, to patrz. I pokazał mi na handel 2KKK. To dużo kaski, to 2 miliony polskich, znaczy yangów. No. Mówię, kurde, chłop ma siana jak lodu. No mogę ci pomóc. On mówi, dobra. I nagle daje handel, daje mi jakąś tarczę bojową plus 7, nie? I mówi, akcept. Akceptowałem, mówi, teraz oddaj. No to mu oddałem. I teraz mówi, ty coś daj. Dałem mu tygrę plus 6, dałem enter. On mówi, teraz oddaj, oddałem. Ja patrzę, on nagle daje mi fuleku. Całe eku, no ja wiem, że było, ale ona nie wiedziała. Dał mi full eku, jakieś śmieci, on ubrany był jakby, nie wiem, zebrał to eku z ziemi. Ale dał cały ekwipunek na handel i wcisnął akceptuj. Ja mówię, co ja mam zrobić? No wziąłem, to on mówi, oddaj teraz. No oddałem. I on nagle teraz ty, ja mówię, nie no chłopie, nie żartuj sobie. Nie mogę ci przekazać całego ekwipunku. Nie ufasz mi, enku, nara. Mówię, dobra, dobra. Pa. Zdjąłem z siebie smoka 9, zdjąłem z siebie okrągłą 7, zdjąłem wszystko, ebo 9, dałem mu na czat, dałem akceptuj. On akceptuj, nagle 3, 2, 1, postać staje nieruchomo, znika ekwipunek, wylogował się. Mówię, kurwa. Zostałem okradziony na wnuczka. Mówię, daku. Ale uwaga, widzowie, karma wraca, jesteście dobrymi ludźmi. Tego samego dnia biegałem po czacie, po całym M1 i krzyczałem na olczacie, zostałem okradziony i dawałem nickname. I nagle chłop napisał na czacie, oddam ekwipunek pierwszej osoby, która mnie znajdzie w M1. Ja mówię, no nic tego dnia nie może popsuć. A jak go znajdę, to może coś da. I dał. Znalazłem go. Tę łuskę 9. Jak coś ja ci będę mówił, jak tego ekwipunku nie znasz. Na pewno łuskę pamiętam dostałem. No, staję mi. To była Ravia S2 w ogóle. Podaj mi nika, znajdę go. Już chłopa nie pamiętam, ale pamiętam, że Night Dancer z serwera Elite MT2 mnie okradł. Znacie? Znacie Night Dancera z Elite MT2? Okradł mnie. Ile lat miałem w historii z Metina? No to jest najgorsze, że chyba 18 albo 17. Już byłem dorosłym chłopem, jak byłem na metodę na wnuczka okradziony. Natomiast pierwszy raz byłem okradziony, jak miałem faktycznie z 13. No ale XZ na czacie piszecie, też by was okradł chłop. On pisał, please, pomóż, 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 dam ci golda, pomóż. Też byście się dali nabrać. A najgorsze jest to, że ja chłopa znalazłem potem. I mówię, oddaj ekwipunek, on w ogóle już zaczął nie robić błędów, pisał, ej chłopie, ale ja cię nie znam, to brat grał przed chwilą, nie wiem o co chodzi. Chłop mnie okradł, metodą na wnuczka. Ja pisałem GM, miałem zgłoszenie, że ma pan skradzione itemy na koncie. Jezus Maria, ale wiecie dlaczego? Bo w Metina grały dzieci wtedy. I ten, kto się dał okraść, to nie jest, a ja też. No dobra, no nie no,
Trzeba było wykazać się małą ilorazem sprytu, żeby dać się okreść w Metinie. I ja jak gdyby dałem się 4 razy okreść.